Święty Antoni Padewski, patron od rzeczy zagubionych. Życie świętego Franciszka, choć skromne, zawsze było przepełnione radością i miłością do bliźniego. Ten znany święty nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Wśród jego naśladowców byli m.in. ojcowie Leon i Maseo. Znanym uczonym, który zafascynował się życiem świętego Franciszka, był Antoni. Urodził się on w Portugalii, a studiował w Bolonii we Włoszech. Znany jest jednak jako Antoni Padewski, gdyż to właśnie w Padwie zmarł i tam też znajduje się jego grób. Jesteś niezwykle zdolny i pięknie tłumaczysz Biblię. To cudowny dar. Antoni, jestem z ciebie dumny. Podczas zgromadzenia kardynałów Antoni wygłosił piękną mowę, która zachwyciła zebranych. Niektórzy członkowie zgromadzenia nie znali języka, w którym przemawiał Antoni, a mimo to wszyscy doskonale zrozumieli młodego kaznodzieję. Inspiruje mnie Pismo Święte i jego mądrości. Ojcze Święty, otrzymałem dar Boży. Codziennie dziękuję za niego Jezusowi. Antoni wstąpił do zakonu braci mniejszych i otrzymał zadanie głoszenia Słowa Bożego wśród Włochów. Niestety nie wszędzie chciano słuchać o Bogu i nie wszyscy traktowali Antoniego poważnie. Jestem kupcem. Religia mnie nie interesuje. Nie słuchajmy go, tracimy czas. Ten człowiek jest jakiś dziwny. Twierdzi, że ubóstwo jest bogactwem. Idź, porozmawiaj z rybami. Może one cię wysłuchają. Kochane ryby, dziękujcie naszemu Panu za to, że dał wam życie. Żyjecie w wodzie i nie straszne wam burze. Strzeże was Jezus, nasz Wybawiciel. Ryby doskonale zrozumiały słowa świętego Antoniego i zaczęły chwalić Boga. Kochane ryby, będziecie błogosławione za to, że dostrzegacie dobroć Pana. Jesteście mądre i szlachetne. Chwalcie Boga, bo On jest wieczny. Powiadam wam, jesteście bogactwem mórz i oceanów. Niech moje proste słowa sprawią, że zbliżycie się do Pana Jezusa. Będę do was przemawiał tak długo, jak długo będziecie okazywały zainteresowanie. Mam nadzieję, że poczujecie radość płynącą z moich słów. On przemawia do ryb, a one go słuchają. Ten Antoni jest wielki, potrafi czynić cuda. Źle go potraktowaliśmy. Antoni otrzymał wspaniały dar od Boga. Potrafił pięknie przemawiać i zadziwiał wszystkich swoją ogromną wiedzą. Ten znany święty uczynił w swoim życiu wiele dobrego. Dzisiaj wspominamy go jako patrona od rzeczy zagubionych i modlimy się do niego z prośbą, abyśmy nie zgubili się na drodze do Królestwa Niebieskiego.